Ja się kiedyś zajmowałem, a właśnie, warto powiedzieć, że kiedy śnimy intensywnie i podróżujemy we śnie, jesteśmy uczeni tworzenia egregorów, manipulowania nimi, posługiwania się nimi. Wręcz egzaminy z tego się zdaje tam. Treningi takie, próbne egregory są. No i ja już po tej, co ciekawe, w snach jest tak, że jak udajesz się na jakiś uniwersytet, czyli masz zdobyć wykształcenie w jakiejś dziedzinie, na przykład w języku anielskim, to już samo udanie się jest równoznaczne ze skończeniem tego uniwersytetu. Także to jest bardzo fajna forma edukacji. Wyrażasz chęć? Tak, i jeżeli masz zgodę, to od razu przelanie następuje i od razu posiadłeś jakąś tam umiejętność metafizyczną. Jak Neo w Matrixie. Tak, no przecież te pomysły nie biorą się znikąd. No, no i właśnie analizowałem tego egregora chrześcijańskiego i teraz nawet sięgnąłem, bo ja wspominałem o tym, ale tak przeglądałem książkę, no bo chciałem jakoś tam sobie przypomnieć, to już tyle lat było temu, kiedy ja to pisałem. Trafiłem właśnie na tego egregora chrześcijańskiego. Co ciekawe, nie od razu mnie tam wpuszczono. Musiałem protraktować jakiś czas, no i kiedy już wyrażono zgodę, wyglądał ten egregor jako przestrzeń, do której się wchodziło przez drzwi. Ale co ciekawe, te drzwi były otwarte, ale żeby się nie zamykały, miały taki worek foliowy naciągnięty. Ja nie bardzo wiedziałem, po co ten worek, a on właśnie był po to, żeby automatycznie te drzwi nie wrosły z powrotem. I dopiero jak się wchodzi w tą przestrzeń tego egregora, to się orientujemy, że tam są następne drzwi. I zza tamtych drzwi dochodzą odgłosy źródłowego bytu, który stoi tak naprawdę za tym egregorem, bo potem jeszcze porozmawiamy skąd... Czyli Boga chrześcijan. No, to jest coś więcej niż Bóg chrześcijan. To jest władca wielkiej karmy. I te odgłosy za tych drzwi, które dochodzą, one są tylko słyszane wewnątrz tego egregora. Już ci, którzy są na zewnątrz egregora, nie słyszą tego prawdziwego słowa, powiedzmy, nazwijmy to tak. Paradoks polega na tym, że większość takich religii, która jest dzisiaj stabilna i ma taki duży potencjał nawracający i utrzymujący tą swoją masę wiernych, ona nie jest zawieszona w powietrzu. Ona jest podpięta pod bardzo wysokie poziomy świadomości. To, że to jest egregorialna ta warstwa, to ta egregorialna warstwa jest podtrzymywana świadomie przez ten nadzór ziemski, że się tak wyrażę, tych papieży, tych wszystkich kapłanów, takich wyższych, wyżej wtajemniczonych. Ona jest podtrzymywana, bo oni sobie zdają sprawę z jednej tragicznej rzeczy, całej tej ewolucji duchowej i całego tego zbawienia i tej podróży do góry. Że powrót do źródła jest równoznaczny z utratą własnego ja. Także nie Mariusz i Jarek dotrze do źródła, tylko to już będzie źródłowa świadomość, która się w ogóle z nami nie będzie identyfikowała. Mówi się nam wszystkim, w tych wszystkich kościołach, że to my doświadczymy raju, że to my doświadczymy piekła czy czyśćca. Piekła i czyśćca, owszem, bo to są poziomy oparte właśnie na ja, na identyfikacji oddzielności od źródła. Natomiast z rajem to już bywa trochę inaczej, bo ten raj, on jest oparty na tej identyfikacji ja, ale jest na dużym poziomie duchowym, na wysokim, tak mniej więcej jak żeśmy próbowali określić, który to jest poziom, to jest taki 7+, czyli tej nadduszy. Mimo to jest minusowość tego poziomu. Czyli to jest taka bańka wytworzona na poziomie nadduszy. No, wiesz, ja to trochę wybrzydzam. No, 7+ to jest poziom niewyobrażalnie wysoki. Ale to nie jest jeszcze źródło. To jest taka nisza, w której dzięki tej energii duchowej, która jest pompowana z dołu, można sobie żyć w warunkach rajskich, zachowując ja.
i ci, którzy się na tym znają, potrafią sobie te wakacje tam, wiesz, przedłużać w nieskończoność. Czasem wracają, tak jak bodhisattwowie. A propos bodhisattwów, powiem ci, że to jest też pewien paradoks, bo Gdzie oni są? No to są te wysoko, ci mistrzowie, wysoko postawione świadomości, które ślubują jeszcze tu na ziemi, że nie wyzwolą się, póki nie wyzwolą wszystkich innych. To jest też pułapka, bo nigdy nie wyzwoli się wszystkich, ponieważ ten mechanizm tak działa, że część musi wstępować, a część musi wstępować. Czyli to jest taka pułapka na bodhisattwę, na takiego, wiesz, człowieka, na taką wysoką świadomość duchową, która będzie wykonywała tą robotę krążenia w dół i w górę. I tutaj nawiążemy później do ślubowań, bo to jest właśnie rodzaj ślubowania. I będzie wykonywała tą robotę, kontrolowała, będzie harmonizowała to wyobrażenie raju chrześcijańskiego, czy przecież wyobrażenie tej takości, jaką buddyzm stawia jako to światło Dharmakayi, czyli to najwyższe, to niezróżnicowane tło umysłu, to świetlistość, to jest też tylko wyobrażenie. Przecież to jest tylko projekcja i też egregor. Bo to, widzisz, ja jak się kiedyś udało mi już przedostać przez tą szczelinę 8-12 do nieprzejawienia, bo to nieprzejawienie można śnić w warstwie minusowej, czyli w warstwie form, mimo że jest nieprzejawione. I uczepiłem się świątyni kryształowego wiru, bo tam jest taki świetlisty kryształowy wir i on się często też jawi jako świątynia, no więc mnie to tak zafascynowało, bo to przeżycia są takie ekstremalne, to są już przeżycia takiej unii mistycznej, że zacząłem tam co noc się pchać. W końcu tam po tygodniu czy dwóch głos zabrzmiał, przestań tam przybywać, bo stworzysz sobie wyobrażenie. Będziesz miał egregora, który cię uwięzi. Także widzisz, nawet mistyk, jeżeli chce eksploatować coś z ciekawości, popada w ten sam mechanizm, od którego uciekał, który starał się. Widzisz, przez to, że są to doświadczenia wzniosłe, to już się człowiekowi wydaje, że to są dobre doświadczenia i te celowe. A to jest taka sama pułapka. A to jest po prostu jakiś program w systemie. Tak, tak. A to jest jakaś taka, wiesz, kieszeń się taka tworzy na jakimś poziomie, ty ją powiększasz i tam ten egregor się zaczyna tworzyć. Przyłączają się inne osoby do tego, bo to opowiesz komuś o tym, no to on się na to wszystko dostroi i tak to wygląda. No właśnie, czy egregory umierają i powstają? No oczywiście. Niewiele brakowało, aby słowiański egregor, ten religijny, obumarł, ale teraz już zaczął znowu pompować, bo się pojawiły te słowiańskie, te proto, takie, wiesz, grupy, które ten kult znowu wzmacniają i on tak powoli znowu nabiera. Ale wiesz, duże egregory takie religijne, to one trwają tysiącleciami. Nawet nie podsycane. Czyli dopóki nie wymrą albo nie zostaną zniszczeni wyznawcy takich egregorów, tak? Opowiem ci o egregorze Bala. Najpierw chciałem zbadać, bo byłem akurat w tym judaizmie wtedy, tak sobie tam podróżowałem między Jahwe a tymi. Co ciekawe, Jahwe stał się Bogiem jedynym dopiero jak Żydzi wrócili z Babilonu. Wcześniej był, tak jak większość bogów, męsko-żeński. Jego partnerka nazywała się Ashera. Dopiero potem, bo wiesz, po niewoli babilońskiej, tam był w Babilonie Bóg zbiorczy, trochę tak jak Zeus u Greków. Mhm. Żydzi to doszli do wniosku takiego, że jak jest ktoś nadrzędny, to daje siłę, dlatego ich podporządkowano, Babilończyka. Więc jak wrócili z tej niewoli babilońskiej, wpadli na pomysł, że zmodyfikują Boga, a zamiast tej Ashery, którą mu zabrali, stworzą mu
w nomenklaturze tej mistyki żydowskiej nazywa się to szechina, czyli przestrzeń przejawiania się. I tą szechiną, zamiast być ta szera, to będzie naród Izraela. Początkowo to było w formie, ta szechina była namiotem, gdzie za ludem Izraela Bóg podróżował. Potem jak zbudowano tą świątynię jerozolimską, to szechiną była ta świątynia. Jak burzono tą świątynię, to nam na takie, proszę ciebie, utwory pełne rozpaczy powstawały, że Szechina biegała od jednego filara do drugiego zburzonej świątyni jerozolimskiej. Także widzisz, to są techniki duchowe, to są manipulacje, które kapłani wykonują na duchowości. Nie sądziłem, że to jest technologia. I tą technologią się można posługiwać, jeżeli się ma odpowiednią wiedzę i siłę, no bo ja kiedyś... A czy oni robią to świadomie, specjalnie? Niektórzy z nich robią to świadomie, ale potem to już są algorytmy takie. Jeżeli się ustali kanon, to ten kanon działa. A jak to działa, to się przekonałem, jak wróciłem z metody Silwy kiedyś, jak tam się... Początkowo zajmowałem takimi rzeczami, to też zupełnie z innego powodu na tej metodzie Silwy wylądowałem, ale wiesz, to jest taki dość intensywny trening i masz tą głowę, wydaje ci się, że masz aż szerszą głowę. No i poszedłem do kościoła i tak, wiesz, zapadłem w taki stan, bo w kościele ta energia jest ciągnięta, wszyscy ziewają i wiesz, jak ktoś nie uczestniczy aktywnie, nie produkuje tej energii tak aktywnie, tylko obserwuje, to jest odciągana z niego ta energia i wiesz, jest półsenny i taki rozlazły. No i ja tak stałem, wiesz, tam w bocznej nawie i tak prawie zasnąłem na jawie i wyszedłem z ciała wtedy. Jeszcze nie wiedziałem wtedy, że to jest wyjście z ciała. Tylko zaniepokoiło mnie to trwało sekundy, bo to wiesz, to się dzieje w czasie jakimś takim nierzeczywistym. Byłem pod sufitem, znaczy w głównej nawie, patrzyłem na ołtarz i widziałem, bo akurat było podniesienie, i widziałem, jak nad tym podniesionym kielichem gromadzi się taka energia trzepocząca, rzeczywiście jak gołębica, nie dziwota, że się kojarzyło z tą gołębicą. A dookoła ołtarza w takich złotych takich, wiesz, ornatach i w tych takich czapkach strzelistych, cali ze złota, dookoła ołtarza stali tak jak tacy, wiesz, biskupi już nieżyjący. I to wszystko, wiesz, tak między tymi nawami oscylowało, to się działo sekundę, ale to, wiesz, to było, ja jak oprzytomniałem, na tyle nie zasnąłem, czyli nie straciłem napięcia mięśniowego, że się nie wywróciłem. Ale takie to doświadczenie tam zaistniało. Przecież ten ksiądz, który to wykonuje, to on nie wie, co on robi. On wypowiada formuły, które tak naprawdę są rodzajem otwarcia na egregora. I on przedstawia to wszystko, wiesz, to się wszystko dzieje, te wysokie byty, złoty kolor, to tak jak mówię, to jest poziom metatronalny, to jest bardzo wysokie dostrojenie. No jak ty to sobie wytłumaczyłeś, że co tam nastąpiło wtedy? Co to było? Podejrzałem to, co się dzieje przy każdym ołtarzu, bo widzisz... Ale one przybrały jakąś taką formę ludzką, tak? No, znaczy, tak, ale to były postaci bez twarzy. Te szaty zacierały ich anatomię i w zasadzie były, jak tak by się dobrze nad tym zastanowić, taką multiplikacją tego płaszcza złotego, metatronalnego. Także tak jakby były to byty już na takim poziomie świadomości, że poznały Metatrona, czyli ten pierwszy poziom, który tworzy przejawienie, czyli to były te elity mistyczne, które przekroczyły to niebo wokół ja jeszcze tworzone. Metatron też ma urojenie bycia oddzielnym od Boga. Metatron jest przekonany, że jest Bogiem. Czyli to były te byty, które siedząc sobie właśnie w tym niebie, czerpią energię z
z tego, co się dzieje. One czerpią energię na trwanie już z całego tego przejawienia, które jest pod nimi. Bo Metatron jest rodzajem regulatora tych dwóch strumieni. On przez niego część zstępuje, przez jego świadomość bytów, tak jakby właściwie wszystko, co jest z tym stworzeniem i w przejawieniu nawet te duchowe warstwy, to one są rodzajem hipostaz tego Metatrona. On sobie tam, wiesz, tak formatuje to wszystko. Tam jest na poziomie tym brahmanicznym, ja to umieszczam, tą nicość formatywną w środku, ale tak naprawdę to tam trudno powiedzieć, co jest w środku, co jest na zewnątrz. Tam jest taka warstwa, ja to nazywam trochę zalchemiczna, nigredo albedo, czyli czarnego 8.1 albo białego 8.1, bo to zależy, który strumień nadzorują, czy ten wstępujący, który się już rozprasza, to ja, czy to ja tworzy się. I to jest pierwsza warstwa, która tworzy urojenia, oddzielności od źródła. I dlatego często jest postrzegana demonicznie, jako ta szatańska, bo to jest najsilniejsza wibracja, która, wiesz, taka ogarniająca całe przejawienie, to, które wstępuje. To jest bardzo silny impuls, taki odrywający od źródła. Ale to nie ma nic wspólnego z wartościami etycznymi, ani z dobrem, ani złem. To, wiesz, te dobro i zło, to ono dopiero powstaje już poniżej tej granicy 5-6 w małej karmie, tam, gdzie zaczyna to pole być rozdzielane na ciągi zdarzeniowe. Bo tak, wiesz, jeżeli nawet na chłopski rozum się przyjrzysz dobru i złu, to zrozumiesz, że zło prowadzi do dobra, a dobro do zła. To są tylko, wiesz, kwestia w czasie. To jak w tej przypowieści chińskiej, kiedy syn pewnego gospodarza udał się w pole i złapał dzikiego konia, przyprowadził dzikiego konia do wsi i wszyscy mu zazdrościli, temu ojcu i temu chłopcu, że posiadł konia za darmo i będzie z tego szczęście. No i on próbował konia ujeździć i spadł z konia, połamał nogi. No to wszyscy zaczęli biadolić, jakie to było nieszczęście, że on tego konia złapał. A chłop mówi, poczekajmy, co będzie dalej. Do wsi przyszli cesarscy urzędnicy i powiedzieli, że będą rekrutować na wojnę, a tego, który ma połamane nogi, nie wezmą. No i wszyscy, jakie to było szczęście, że on te nogi połamał. I to tak opowieść się tak ciągnie godzinami. Także to są bardzo względne. No, wiadomo, że złem jest zadawanie bólu, no bo to jest bezpośredni akt agresji i związany z tym cierpienie niemalże, wiesz, wydające się diabelskim, ale właśnie męczennicy chrześcijańscy najlepiej wiedzą, że to też prowadzi do zbawienia. Także no to, wiesz, to jest bardzo płynne. Ja jeszcze tutaj mam jedno pytanie w takim razie. Czy ten poziom Metatronu, znaczy tak, jak to się ma w stosunku do naszych bytów, do naszych przejawień, do naszych świadomości. Czy my jesteśmy takim stadem owieczek, z którego ten Metatron ciągnie? Czy jest to oparte na oszustwie, czy nie? Czy po prostu nie to jest oszustwo, to jest taki mechanizm. Taki system. Taki system. No to wiesz, to tak jakbyś, jak byłbyś butem i miał pretensje do właściciela, że chodzi na tobie. No po to zostałeś stworzony, żeby go tam chronić, czy w przypadku tych bytów w małej karmie naszą rolą jest utrzymywanie duszy w jej iluzji oddzielności od źródła, bo ona potrzebuje na to energii, bo jest odcięta przez pewien czas od źródła. Żeby się od niego oddzielić, musi go zanegować, no więc musi z czegoś czerpać energię, więc czerpie energię z materii, przekształcając materię za pomocą istot coraz bardziej ewoluujących, coraz bardziej świadomych, czułych, wrażliwych i to dla niej jest energia, którą, wiesz, ona przerabia twardą materię na swoje tworzywo. W ten sposób, wiesz, z piachu robi się duchowość, no.
i ona w to konsumuje, bo to jest dla niej czysta energia, te emocje. Co ciekawe, dla niej w ogóle nie ma znaczenia, czy te emocje są złe, czy dobre w naszym pojęciu. I w związku z tym, że tak naprawdę ta świadomość jest na zewnątrz nas, a jeszcze nawiążę, są, przecież wiesz, że są widzący te kolory takie dookoła. Tak, aurę. Tak. To nie jest dusza, to co mówili, to jest właśnie to zanieczyszczenie, które zasłania duszę. Widzisz, dopiero dlatego, jak się rozpuści tą karmę, to ktoś, kto widzi karmę, to wtedy przestaje widzieć dookoła ciebie kolory, tylko widzi światłość, jak dookoła świętych, bo prześwituje wtedy ta świadomość, która cię otacza, która jest duszą tak naprawdę. I dlatego też, jeżeli ktoś odciąga tęczowe ciało, jak to w buddyzmie jest no, też taka ewentualność znana, aczkolwiek bardzo rzadko się to zdarza, to ciało fizyczne się rozpada, albo się zmniejsza, albo znika. To jest, wiesz, tęczowym ciałem zajęli się uczeni chrześcijańscy, bo im to się zaraz skojarzyło z zmartwychwstaniem i z niebowstąpieniem. A to wszystko jest właśnie rozpuszczenie karmy. I wtedy właśnie można zniknąć z planu fizycznego. Jeszcze żeśmy o tych egregorach, bo tak żeśmy wsiedli na te religii, no bo one są najbardziej atrakcyjne i najbardziej takie znane, ale egregory tworzą się na każdym poziomie, każda grupa tworzy egregory. Miłośnicy futbolu tworzą egregora swojej drużyny, która tak naprawdę ich eksploatuje, oni bardzo chętnie ją podtrzymują, nie tylko finansowo. I każda formacja ma swojego egregora i go tam eksploatuje, no i uczestniczy w tym wszystkim. Aczkolwiek od takiego egregora jest jednak łatwiej odstąpić niż od egregora religijnego, bo egregor religijny jest właściwie dla przeciętnego śmiertelnika niesprawdzalny. Nie panujesz nad nim, nie doświadczasz. A co z takimi grupami, nie wiem, jak właśnie nacjonaliści, czy znajdują sobie jakiegoś wroga? Kraje, ideologie, tak. To też są formy egregorialne. One na tej samej zasadzie działają. Widzisz, każdy poziom świadomości, jeżeli śnisz, on ma taką cechę, że dominują pewne kolory w nim. Na przykład na energetycznym, na tym drugim poziomie pojawia się często żółty, albo ktoś, kto się z żółtym kojarzy, na przykład Chińczyk ci się będzie śnił, albo jakiś tam żółta przestrzeń, czy żółty przedmiot. Na poziomie tym astralnym, wyobrażeniowo-emocjonalnym zieleń się pojawia. Na mentalnym kolor niebieski, na kauzalnym kolor czerwony, albo ktoś ci się z czerwienią kojarzy, no, tam z rewolucją, czy tam z Rosją. Mnie się na przykład często Putin śni jako nadzorca tego poziomu, bo z tą czerwienią mi się kojarzy. Ponad granicą, tą 5-6, te kolory są już subtelniejsze, ale one się powtarzają, no bo siłą rzeczy one się tak naprawdę wzdłuż tych granic nakładają na siebie. I też się tam pojawia, tak jak widzisz, na poziomie tym buddycznym, szóstym, pojawiają się pomarańczowy, dlatego mnisi buddyjscy noszą pomarańczowe szaty. Pojawia się cytrynowo-żółty albo biały kolor się pojawia. Na poziomie duszy pojawia się ta przezroczystość, którą można było nazwać ultrafioletową. Mówiłem ci, że stykałem się głową ze swoim odbiciem, które było zupełnie szkliście przezroczyste. Potem jest następna warstwa, czyli ta warstwa nad duszy, która jest w odcieniu błękitnawa taka, ulotnie błękitnawa. Poziom brahmaniczny jest mglisty z kolei, a przez niego dopiero jak przechodzi przez szczelinę, to tam jest ten świetlisty wir kryształowy. Natomiast sama ta nicość jest w ogóle pozbawiona, ona jest czarna w pewnym sensie, ale ta czerń jest gorąca. W odróżnieniu od tej czerni takiej negatywnej, która jest zimna, minusowa.
Także w czerń gorącą można wchodzić, jak najbardziej. To nie jest piekło, to jest przejście do tego poziomu źródłowego. I teraz, mając tą wiedzę, weź sobie atlas flag państw i spójrz na te kolory. O czym one mówią tak naprawdę? One nie są przypadkowe. Znaczy, może tam jakieś małe państewka, które, wiesz, takie samorzutnie się tworzą i tam sobie tworzą takie, ale te flagi to są pieczęcie gregorialne tak naprawdę. Za nimi stoi egregor narodowy. To jak można odczytać flagę Polski? A flagę Polski, jeżeli wiesz, że czerwień, pierwsza, ta ciemniejsza czerwień, to jest czerwień kauzalna, czyli zdarzeń, przyczyn i skutków, a biały jest kolorem buddycznym, to widzisz, że to jest wspólnota dziejów. Tak naprawdę tą flagę można tak przetłumaczyć. Tylko wiedząc o tym, że poziom buddyczny jest polowym poziomem, nie jest linearnym, to ta wspólnota jest rozproszona. Ona się potrafi skupiać, ale jest generalnie w rozproszeniu polowym. I do tego jeszcze dochodzi kolor czerwony, bardzo subtelny, który jest poziomem mniej niż 10. To jest ten poziom, to jest właśnie ten nadzorca wielkiej karmy. I w tej czerwieni też on ma swój udział. I co ciekawe, chrześcijaństwo tak naprawdę odwołuje się, to wyższe takie chrześcijaństwo, bardziej, wiesz, zaawansowane duchowo, właśnie nie do Jezusa jako tego sedna, tylko do Chrystusa. Mówi się Jezus Chrystus. Po co się mówi? Od razu można było mówić albo Jezus, albo Chrystus. A ten Chrystus to jest właśnie ten mniej niż 10 poziom. On jest czerwony. I zaskoczy cię, ale ta przestrzeń jest, mimo że ona jest nieprzejawiona dla człowieka, ale ona tylko dla człowieka jest nieprzejawiona. Ona jest w kształcie równoramiennego krzyża. I teraz sobie wyobraź, że ten nieszczęśnik, który śnił o zbawieniu ludzkości, kiedy w wizjach i snach zobaczył czerwony krzyż i w nastrojach, jakie panowały wtedy w tych okolicach, to on to odczytał, że on ma się poświęcić w sposób krwawy. I to jest, powiem ci, i wzruszające, i zasmucające jednocześnie. W ogóle nie było potrzebne do niczego. Egregory, jeszcze nawiążę do tego. W takim razie, jeżeli występuje taka osoba, która jest wierzącym katolikiem, miłośnikiem futbolu, nacjonalistą, w dodatku ma jeszcze jakieś preferencje seksualne. To najczęściej w takim przypadku takim egregorem dominującym byłby egregor narodowy. On by wtedy, wiesz, czerpał trochę, taki był podłączony gdzieś pod to chrześcijaństwo. Dlatego, wiesz, te mniejsze egregory, one tak uciekają w nacjonalizm bardzo szybko, a nacjonalizm bardzo często w taką patologiczną religijność, bo one są podciągane do tego wyższego egregora. One tak jakby były podporządkowywane. Czyli taka osoba, która ma tyle mocnych egregorów One się nad łączą, sobą, one się łączą, bo ta przestrzeń jest przecież bezwymiarowa, to się wszystko przenika. Ale czy ona jest jakoś szybciej wysysana z tej swojej energii? Znaczy, no to zależy, jaką energetyką ta osoba, wiesz, dysponuje, ale zresztą tak jak z dawcami krwi jest, wiesz, jak bierzesz krew od kogoś, to potem on musi przychodzić, bo już produkcja jest taka duża, że inaczej jemu by to zaszkodziło. No ale to wszystko, wiesz, ma swój kres przecież. Ta energia w człowieku też powoli też zanika, ta emocjonalna. Zaczyna być cynikiem. Jeżeli nie oświeconym, to cynikiem zaczyna być. O, mam tu jeszcze w notatkach, bo sobie tak zapisałem, żeby nie zapomnieć poruszyć pewnych spraw. O obronie egregorialnej, jeżeli jeszcze musimy wspomnieć. Oczywiście.
bo są ezoterycy, którzy namawiają innych do tworzenia tarcz różnych energetycznych. W buddyzmie na przykład strażników się tworzy i damy tak zwane. Jest znane w chrześcijaństwie określenie prośba do krwi Chrystusa, żeby nas osłoniła. To są właśnie te same techniki egregorialne. Tylko musimy być świadomi, że jeżeli tej tarczy używamy ciągle, to tak naprawdę my jesteśmy jej zasilaniem. Może się tak zdarzyć, że ta tarcza jest kapitalnym źródłem dla poboru energii dla innych egregorów. Także możemy się stać baterią i wykrwawiać się w zupełnie niepotrzebnie. Tymczasem najlepszym zabezpieczeniem przed atakami tymi w tej małej karmie, bo tak naprawdę powyżej tej granicy 5-6 nikt nas nie atakuje. Byłem bardzo tym zdziwiony, bo się spodziewałem tam takich diabłów, no bo jak są anioły, no to muszą być super diabły. Tam nie ma super diabłów, to wszystko są twory małej karmy. Żeby tego uniknąć wszystkiego, wystarczy mieć niezakłócone połączenie z duszą. To jest tak ogromna energia, że właściwie się nic nas nie ima. Jak w tym powiedzeniu, któż przeciw nam, jeżeli Bóg z nami? A jak tego dokonać? Utworzyć się na własną duszę, pozwolić się sobą kierować, nie sprzeciwiać się jej. Jest też taka teoria, że należy gesty podległości wykonywać wobec duszy, ale to przesada jest. To nie chodzi o jakieś tam poniżanie się. To jest naturalne, bo jeżeli rozumiesz, jaki jest tego mechanizm, to się nie bronisz, bo dusza, co ciekawe, w tym swoim kierowaniu nami nie tylko na nas zsyła przyjemne odczucia, to dla niej nie ma... Znaczy, chodzi o to, żebyśmy dostarczali emocji. Jeżeli mamy jakąś pasję, w czymś zanurzamy się, to jest to wystarczające dla niej. Jeżeli żyjemy biernie, to ona nas próbuje rozchwiać emocjonalnie, a jeżeli się temu opieramy, to najczęściej właśnie dlatego, że tak naprawdę jesteśmy na zewnątrz, to wszystko nas zaczyna atakować i spotykać z zewnątrz w postaci zdarzeń, zdawałoby się, przypadkowych i jeżeli nie dajemy tego paliwa duszy, to ona nas zmusi do tego, żebyśmy jej to dali. Czyli piwko, kanapka i telewizja codziennie to kiepski pomysł na życie, bo w końcu przyjdzie wielki huragan, zawali się nam na głowę i będziemy mieli parę lat zaangażowania emocjonalnego. Oczywiście nie twierdzę, że ten huragan, co tam przyszedł, to był jakąś karą. No, zupełnie inne mechanizmy mogą być, ale to tak obrazowo mówimy w tej chwili. Ale warto też wspomnieć o tworzeniu egregorów, którymi można kierować. I takie próby były już podejmowane od bardzo dawna. Właściwie judaizm zna taką formę jak golem. To jest w tej chwili to funkcjonuje w warstwie przypowieści, ale jest taka chyba z drugiego wieku naszej ery księga stworzenia, która się nazywa Sefer Yetzirah. Jak ją przeczytałem, byłem oszołomiony, bo ona właściwie opowiadała o poziomach świadomości tak naprawdę. Na jej podstawie stworzono to kabalistyczne drzewo życia w czasach Luri, ale tak naprawdę ona jest o poziomach świadomości. Trochę tak rozmyta, ale jak się wie, czego tam szukać, to można znaleźć. No i między innymi posługiwano się nią właśnie do tworzenia egregorialnego golema. I tego golema używano w różnych celach. We wszystkich cywilizacjach jest to znane. Na przykład na wschodzie to się nazywa tulpa. Czyli tworzy się byt astralny wysiłkiem woli, emocji i różnych technik magicznych i próbuje się nim manewrować, manipulować, wpływać na innych ludzi, zlecać mu zadania kształtowania rzeczywistości, no, nie noszenia wody, tak jak tam w tych powieściach o golemach. Ale tam też jest zawarta przestroga, że golem może przerosnąć twórcę i go przygnieść. Może nie tyle przygnieść fizycznie, co wyczerpać tak energetycznie, że go zniszczy. Ponadto musimy być świadomi tego, że jeżeli tworzymy sobie takie egregory prywatne, które nas mają tylko jako źródło energii, straszny jest nasz los po śmierci.
bo ten egregor nas przeżyje i to, co się z nami będzie tam działo potem w warstwie astralnej, to jest rzeźnia, bo to jest wysysanie resztek energii z tego, z tej iluzji ja i ta karma zaczyna straszne rzeczy tam wytwarzać. Zanim komuś zafundujemy, komuś, kto w tej karmie następny się odrodzi, to już będzie opętany tą zgrają tych egregorów prywatnych od samego początku. Także masakryczna historia. Ale można było golema wyłączyć. Wersje tych opowieści są dwie, że albo miał pismo w ustach, albo na czole miał napisane. Więc miał napisane na czole Emet i jak się go wyłączało, to się to Emet to jest prawda. A jak się wymazało, to się wymazało, to pozostawało met, czyli śmierć. No, tam druga wersja taka, że Adam, czyli człowiek, i dam, czyli krew, no, czyli też śmierć. No, tak wyłączano te egregory, czyli można wbudować w takiego egregora mechanizm wyłączający, żeby nie doił z nas bez przerwy, tylko żeby można było go odstawić na półkę, no, baterię mu wyjąć, powiedzmy. No, to takie rozwiązania też mogą być. No i teraz tak, jak już mamy to Emet, to jeszcze nawiążę do tych swoich snów. Przez, to chyba w trzeciej księdze opisałem, miałem też taką fazę, że z kosmitami podróżowałem ciągle i bardzo często spotykałem takiego no, byt, ale jako człowiek on mi się jawił, z bardzo okrągłą głową, nienaturalnie. Taką banię miał. Tak jak nieludzka całkiem głowa, nawet nie wodogłowie, tylko tak jak piłkę by miał taką. Taką plażową, ale z rysami twarzy. No i ja tak się jeszcze nie czytałem w ogóle o tych golemach, o tych wszystkich historiach i tak kombinowałem na jakieś imię, żeby mu nadać. I tak wykombinowałem, że go nazwę, oczywiście zdawało mi się, że to ja tą nazwę wymyślałem, nazwę go Every Man, Every Time. I dla skrócenia pisałem Emmet w książce. Także jeżeli myślimy, że wszystko, żeśmy sami wymyślili, to się grubo mylimy. A ja wam powiem historię z własnego doświadczenia. Tutaj, bo ja jak bez przerwy wiszę nad tym fotelem, to mnie wyskakuje dysk tutaj w tym odcinku piersiowym. I już miałem tak, że ręki nie mogłem podnieść. I przyjechał tu taki facet, skąd to tak ci, co te operacje bezkrwawe robią, tam gdzie z Filipin, no. I to był pierwszy, ten, co tę drogę przetarł, czyli fachowca przysłali, bo potem byłem u takiego jednego, to był miglan straszny i właściwie od razu było po nim widać, że to nic z tego nie będzie. Ale poszedłem do niego, w takim namiocie tam już pod miastem niemalże przyjmował, no i tam on tylko po angielsku coś umiał, no i ta kobieta tam pytała się, jaki organ, no to tam kręgosłup, to ona na kartce pisała i podsuwała. No i ja tak wchodzę, siedzi taki facet po 50, śmiertelnie znudzony, ale tak znudzony, słuchajcie, że właściwie jakby go tam nie było. Myślę sobie, fachowiec, no bo trzeba być fachowcem, żeby nie reagować na ludzi. No i on przeczytał tą kartkę, kazał mi zdjąć koszulę, wziął z takiego kubka takiej maści, jakiej gliceryny, tak maznął mnie tym i kartkę, taki miał kartki Jezus, no bo przyjechał do kraju chrześcijańskiego, tak na tą maść przykleił, kazał nałożyć tę koszulę i tam mówi przez tą tłumaczkę, że nie trzeba tego odrywać, aż samo spadnie. Myślę, no jakieś jaja będą, no ale to co mnie tam wchodzi. No, ubrałem się i mówię do Krysi, do żony, jedziemy do makro, bo zakupy będziemy robili. No i pojechaliśmy do tego makro, w tym makro mi gdzieś ta kartka wyleciała, bo to takie było jeszcze lato, nawet nie zauważyłem gdzie. Przychodzę do domu, a kręgosłup mnie napieprza jeszcze bardziej. Myślę sobie, o, to już mi pomógł. No i tak minął jeden dzień, pod wieczór drugiego dnia kręgosłup mnie zaczął puszczać. Trzeciego dnia przestał mnie w ogóle boleć i od tamtej pory mnie w ogóle nie boli, a to minęło ze 20 lat. A on nic nie robił, żadnej operacji, nawet manualnej.
Także wiecie. Kartka z Jezusem pomogła. Tak. Ale wystarczy manipulacja w polu.